Hej, 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 ludziska! W następnym odcinku zagrajmy... Oj, zapomniałem się trochę. Zagrajmy w Fallout, chciałem powiedzieć. Oczywiście Half-Life 2. Tak mnie wzięło coś na Half-Life'a, że się w głowie nie mieści, nie wiem czemu. No z drugiej strony tam do niego nie grałem, prawda? Ale teraz jeszcze wymyśliłem inny sposób na nagrywanie tego wszystkiego. Pewnie każe mi to wjechać, co? We're picking up radio chatter. They're looking for your car. Get your car in the garage. Wiesz co, mądrzejszym wyborem będzie wjechanie tyłem. Wiecie, wyjechanie szybsze te sprawy, nie? Jednak szybciej samochód też jeździ do przodu niż do tyłu. Zamknęli mnie! Chamy. Mariany. Okay, Doc. You'll have to go on foot from here. There's a secret path along the cliffside, but no one's going anywhere until we fight off this attack. Having you here to fight alongside us is going to make a big difference for morale. Oh, hold on. Yeah, let's see. Crap. Here come the dropships. Zajebiście. Dobra. Mariany, gdzie ja mogę znaleźć amunicję, co? Nie tutaj. Nie. O! Nie, no bez takich. To już było pewne. Amunicji potrzebne. Jakaś drabina. Mogłem chyba najpierw sobie poczekać chwilę. Z tymi Marianami. Granaty. O, uzupełniliśmy go. Więc w sumie zawsze coś. Zmieńmy na granatę może, co? Łapaj granata, Marian. Granata. Dobra. Ja stale czy nie mam granatów więcej? Wiecie, lubię, nie? Dawać mi do granaty. Szkoda, że nie mogę 10 nie unosić. Ale to bym bardziej grenadierem. Ale się rozliczę. Wiecie, lubię jednak granatnik, nie? Fajna sprawa. No serio? O, dobra. No. Do tego. No dobra, niech będzie już. No to już był wredny, no pusty dom. Nie, walić to, idę sprawdzić. Cicho tam, Mariany. Ale ja nie chcę spadać. Wiecie, lubię swoją głowę i tak dalej. Nie chcę, żeby się nic z niej wylało. Błąd. Trochę tej amunicji, trochę tej amunicji. Tej samej amunicji. Mariany. I sprawdzimy, czy nie ma nikogo na górze. Jeps, nara. Ktoś jeszcze? Coś jeszcze chciał? Bam, 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 bam. Nie. Tu nic nie ma. Może wyżej. No, nareszcie. Nie wiedziałem, musiało być. Chodźcie teraz za sańce. Kici, kici. Ale żebym przyrżnął. Ale przyrżnąłem. Stary, nie znam te numery. Zmiarnika Albery, wiesz tyle. Tam, tam, tam. No w sumie. Wiecie, co mi szkodzi? Au. Może nie o to mi chodziło, wiecie? Tak, odrobinę. Rakietą w twarz zostać tak jest trochę średnie, raczej rzekłbym. Aha, ta amunicja. Dobra. Apteczka dobra, też nie jest zła. Oczywiście.
teraz pozbędźmy się tych wkurzających latadów. Czego zjebasz? No tu spadła, no dobra. Gdzie te Mariany? Mam tylko jedno... Coś próbują robić, ale... Strzelają się chyba z tymi... świetnych inteligentami. Dawać. Na pochybel! Co są pierdli? We. Nie. O ty Marianie. Co? Zostawimy chyba żelazko włączone. Sprawdzę. Nie ma to jak wyrzucenie rakiet. Ty zasłańcu. Się rzuca jeszcze. Ja mu tu rakietę przyniosłem, a ten się tutaj jeszcze cham. Śmie rzuca. Nie, oni tam latają coś. Nie lubię. Marian? Gdzie wy jesteście? No ewidentnie słyszę... Tu jesteś! Gnidy. Oni tak lubią tu wychodzić nagle. Ja nie lubię takich niespodzianek jakoś za bardzo. O tym właśnie mówiłem. Cholerne. Dobra, się nie na co bawić. Oni tak będą się chyba spawnować tak długo, aż nie wybije coś, czegoś. O, żeż ty w jajo. No musiałem. O, przyda się. Gdzie ty jesteś? A tutaj, Marianie. Aha, to nadumam się. Aha, to musimy poczekać na to. No dobra. Mam jedną rakietę. No tak. Skrypt się nie zadawał i wszystko jasne. Przyjatywały następne hordy. Tych ćwierć inteligentów i ćwierć inteligentów innych. Ty zasrańcu, chodź tu. Tak, już, uważaj. Dobra, zapał. Ja długo już nie wytrzymam przez to cholerstwo, że mi się tak trochę w pas strzeliło. Ty mi to. Oj, ja tego mogę już nie przeżyć. W takim odpowiednim momencie. Okay, Doc, you'll have to go on foot from here. There's a secret path along the cliffside, but no one's going anywhere until we fight off this attack. Having you here to fight along the side is going to make a big difference for me. Dobra, dobra. Jeszcze zrozumiałem cię, sorry. Sorry. Ludzie, nie ma co się pierdzielić. Po co się wycofajmy? Weźmy grant. Ty się cieszmy z życia. Wiecie, życie to fajna rzecz. Nie jest przereklamowana wcale. Serio. Serio, serio. No to... Mariusz, bo to coś długo nam zaj... A, jeszcze trochę wyżej. Cholerne latarnie morskie. Dobra. Mniej.
suspensu. Cholera, opóźnienie i dupa. To wcale nie pomogło. Dobra. Musimy zejść na dół. Na pewno odpali się skrypt, że tam kanonierka. Dobranoc. Marian. Ciekawe jak długo doczeka za nim. Dziwne, jakoś mało kletek. Normalnie 60, a mam teraz 25. Delikatnie rzecz mówiąc, dziwne. Przeżyłeś to. Łap to. Dobranoc. Wiesz co, wysać ich, ja dużym zaraz... Oj! Ale nie tak. No co ty nie powiesz, stary? Jak ty to przeżyłeś, stary? Marianie. Aha, dobra, ja jeszcze nie mam tych już. Także ten tego... Odpowiem o nim. Ty gnido! Okej. Więcej matka nie miała, nie? Ale co tam, postrzelamy trochę z mocniejszej amunicji. Co nam szkodzi? Aha, ona lubi pluć jeszcze. No co ty? Dobra. Find the rockets for your launcher up in the lighthouse, Freeman. No w końcu. Ile można było czekać? Sobie weźmiemy. Teraz mamy szansę przeżyć. No chodź. Kicia. Ale strącanie moich zabawek jest B, wiesz? A teraz pozwoli, że ja się wycofam chwilowo. Jeszcze chcesz. Papu. Dostałaby i tak. No, trochę tej amunicji, trochę tej. I... Marian? Okej. Od razu lepiej. No właśnie, sprawdźmy, czy to niczego... Pik, pik, tylko co? No cóż. This way, Dr. Freeman. We'll take the cliff path before another gunship finds us. Okej, okej. Już tak się nie gorączkuj, Mariano. Nie macie, nie? Baterii. Tak, coś podejrzewałem. Interesuje mnie jedna ogólnie rzecz, tak swoją drogą. Mianowicie... Alright, Dr. Freeman. Come with me, before another one comes. Oto? Ja idę. Ty się opieprzasz. Mianowicie chodzi mi... No jest, upietliwy jesteś. Tutaj będzie przejście, widać nawet. O czym ja to... Aha. Tamci mają pancerze i tak dalej. Broń. Pod nogi?
po co. No to dobrze, pamiętałem już wtedy. Właśnie. No, bez takich. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. O, ty mendo społeczna! Mój bani! A żebyś się, kurde, udławił. W cholerę. Quick save tutaj, dobra. Ale jeszcze raz, żeby widział chud, czy hady, jak się wymawiać. Niemniej jednak to coś. aha, się nie skończyłem mówić, o co mi biega. Chodzi mi o to, że tamci noszą pancerze, ruch wyzwoleńczy, że tak to ujmę, nie używają ich wcale. Zamiast, nie wiem, no, ściągać z nich te pancerze i tak dalej, no nie wiem, przemalować je. Widziałem pełno tych puszek z farbą. Nawet taką zwykłą do ścian trochę by wytrzymało. No, ale myślę, że olejna też by się jakoś znalazła. Ale jak sobie do końca się długo ładujesz. Czy nie wiem, coś, jakieś opaski może. W sumie co... Wow! Co to za sklatkowanie było? W sumie cokolwiek, nie? Wyłączaj latarko. Może nie z tym biegajmy, ale... 9 mm, z nim prawie już nie chodzę. Ale pochodzimy teraz. To będzie chyba teraz to, co myślę. You there! Stop where you are! Stay on the rocks! Don't step on the sand! It makes the antlions crazy! Laszlo, don't move! No! Help! No i dupa. Dear God! Poor Laszlo! The finest mind of his generation! He come to such an end! We were heading for the Vortigaunt camp. Laszlo, że idzie. Chociaż wiecie co? Czytajmy. Co nam szkodzi? Tak będzie szybciej niż się wczytywało. Jedna od jednej do drugiej mapy. Nie, tego nie użyjemy z wiadomych przyczyn. Ale pistolet tak. PM pistolet zwykły. Szkoda, że nie może... Oj, powiem sojusz alternatywnego strzału. Laszlo, don't move. No. Help! Dear God. Poor Laszlo. The finest mind of his generation. It come to such an end. We were heading for the Vortigaunt camp, hoping to pick up some bug baits so these damn things would leave us alone. But without Laszlo, what's the point? I know you tried to help. I'll stay with him a while. There's something I have to do. Co, polnąć sobie w łeb? Go ahead. I hope you have better luck than we had. Widzę, że moim przyjacielem... Remember to stay off the sand. The antlions are edgy right now. No i przecież wziąłem mnie to, co miałem. Ale wziąłem pistolet trochę i to. Dawno nie używałem pistoletu. Kici, kici. Trochę amunicji. Jest takie osiągnięcie na Steamie, no chodź tu, no, że... pełne. Aby przejść cały ten poziom... Moment, jak to było? Shift Tab? Tak, osiągnięcia. Trzech tylko mi brakuje. Właśnie, tutaj tego tylko nie odkryłem. Będę musiał go tam dorwać. Wyświetlmy sobie wszystkie. No, halo? Widzicie, o fajnej godzinie gram, prawda? Marian? Halo, halo, Marian? No? O,
No właśnie, opornie trafił puszką gliniarza obok pojemnika. Tylko o tym wspominałem. Niemniej jednak powinno gdzieś to być. To było wredne do zdobycia. Chyba zdobyłem z wami, grając. Za dwa punkty. Zombie mixer. O właśnie, to jest podobne do tego osiągnięcia. To co możemy tutaj zdobyć. Oczywiście już to posiadam, ale... O, BHP inaczej zabić trzech przeciwników, zużywając dźwigu. Tak się tam bawiliśmy. Nie dotarć piasków. O, właśnie. Przejść przez plażę Antillionów, rozdzielę ruchome piaski bez dotykania piasku. Widzicie? Mam to zrobione, więc wcale się nie bawił. Tylko będę par przed siebie i tyle. Nie ma co się bawić. No chyba, że wy chcielibyście to napiszcie, ale to już nie będzie więcej sensu, bo już tu mamy to, co mamy. Ale tutaj na razie będę szedł normalnie, w sensie po tych skałach. Tak, aby go nie zżarły. Bo po co? I tak jest ciężko strawny. Tyle ile będę się bawił, a jak mi się nie chciało, to nie będzie mi się chciało. Bo tak ogólnie to jest od cholery zabawy, wiecie, przekładać jedno na drugie, jedno na drugie, jedno na drugie, tak ciągle. Czasu to zżera tyle, że się w ogóle nie mieści. Halo, halo, Marian? O, no to właśnie, faktycznie była skrzyneczka. Halo, halo, Marian? Me gusta. Czy ja tam coś widzę? Tak średnio, nie? Rzekłbym. No. Ciekawe, czy taki parkour się uda. Latarka off. Ciach. Hop i hop. Korci mi, że tam sprawdzić. Bo mam iść, o ile dobrze pamiętam, w tamtym kierunku. A my sprawdzimy ten. Ale chyba tu chodziłem i sprawdzałem. No i się wkurzyły. Jakie ech? Fajne ucho. A i tak to nie byłoby miłe, tak na mnie wpadł w rzeczywistości. Jakbym go zabił w locie. No cholero jedna. No i się wkurzył. O, się zablokował. Ale trochę krócej niż bym chciał. Ogólnie mam wrażenie, one są podobne do tych z filmów Strażnicy Galaktyki? Czy Żołnierze Galaktyki? O, jak dobrze sprawdziłem. Marian? No, pistoletowa może być. Pełno. No, cóż. Sobie zżarły. Zrobiły jakąś konkretną wyżerkę. O, jedna. Nie wkurzaj. Papy. Jam pam 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 pam. No cóż. Ogólnie trochę było zabawy z tym, żeby to przejść. Zdychaj. Bardzo dobrze pamiętam, jak pierwszy raz przechodziłem, oczywiście przechodząc tak, aby to osiągnięcie zdobyć, prawda? Takie zwykłe, to widzicie, sobie niemal tylko właściwie chodzę, nie? I tyle. Bez większego, ale... No i się wkurzyłem. A ja się zablokowałem. Wow! Zostawcie mnie. Więc tak. Weźmy sobie na skalę i wystrzelajmy to, co przylazło za nami.
jeszcze jeden. Na razie. Trzy naboje. O, czerpana amunicję, powiadasz. Pistolet maszynowy, więc... Nie, pistolet maszynowy i działko. To są miłe rzeczy. To w sumie też. To mi niepotrzebne. To tak. To w sumie też by było. To też. Ale nie jest. Coś sobie... No ja coś sobie włączyłem, ale już wiem co. Halo, halo, Marian. Smakowe. To pistolety, spoko. To też jest spoko. No to też jest spoko, tylko że no... Wiecie, jest jak jest. Ha! Schowałeś się. Ty cholera. Ja... Nie, tu mnie nie było. Wszystko takie trochę kwadratowe, nie? Ale... No to sobie postrzelamy z tego może zamiast tego. Tak, to będzie lepszy pomysł. To ma moc. Dużo cieka... Aha, dobra. Dużo fajniejszą moc. Się wkurzą. Znowu. Wow! Tak się wkurzyliście? No ale to chyba nie powód, by się tak obrażać. Ej, Marian, spokój, siad. Strącałem kilka ptaszków na zgodę. Kurde. To jest wkurzające, tu się tak amunicja kończy. Czy tylko mi ten dźwięk przypominał tego? Ale tu mi nie było. No po prostu... Moja celność czasami. O, znowu ten odgłos. Taki podobny do tego. No zróbmy tego quick save'a, nie da się wkurzał, biegał jak wojenny tędy. Ciągle. Ale tu chciałem się dostać jednak. Tylko muszę znaleźć sposób. Następny quick save. Ciekawe rzeczy. No ja myślałem, że... Ty mendo. Franza. To ogólnie do przechodzenia tego wszystkiego przydatna rzecz. Nie da się ukryć. Wiesz co? Jeszcze kawałek może. Wiesz, dla pewności i bezpieczeństwa. Trochę nas obiło się. No właśnie. To i to. Dobrze, Marian. Teraz jeszcze lepiej. Nawet rzekłbym. Czy ja tutaj jakoś wejdę? Nie wiem, czy to było na il... Nie biegam naokoło znowu. Nie ma takiej opcji. Nie zmienia to jednak faktu, że chciałem się na górę dostać. Wiecie, nie? Tylko pytanie brzmi... Jak? Czy mogę to rozwalić? Niby próbować mogę, nie? Ale wiecie, z tym jak to wychodzi, to już jest w ogóle inna sprawa. No kurde, takie magazynki to powinny wystarczyć na ho, ho, ho i jeszcze trochę. Może tym sobie jakoś poradzę? Bo tam widzę ten znaczek, chyba że tak, może. O! 27,65, tak? To jeszcze jest. Panie Marianie. Czy ja tam mogę jakoś naprawdę wejść? Chciałbym.
jednak. Jak na to jakkolwiek na to nie patrzeć. Te drzwi mnie interesują. Ale już kij. Nie pojawiły się wkurzone mendy? To chodzi, okej. Tutaj nie podejdą. Dobra, my tam skoczymy sobie. Marian. Robot apokalipsa. Takie. To mi niepotrzebne. To. No tak, trochę bardziej. Tam mamy ciekawą rzecz. Jakaś ta. Tutaj są jeszcze ciekawe. Czyli ja to mogę przyciągnąć. Trochę za daleko, nie? Mamy to. Wymieńmy może na pistolet. On się dobrze to sprawdza. Zostawić mnie. Zostawcie mnie, Mariany. Paskudne. Co? Ból dupy? Łap granata. Spoko. Dla mnie. Ty się rzucasz jeszcze. Co za menda? Dobra, więc widzę, że tak to nie zadziałamy. Ty z tamtej strony gin. Serio? Tak, oczywiście, że się musiałem zahaczyć. Leżeć, Marian. Do budy. Już. Co to jest tak serio? Menda. Trochę twarda, ale menda jednak. Co, jeszcze mnie widzisz? No, idź sobie. Nikt się nie lubi. To spoko. To też spoko. Znowu ten odgłos. Ale ja to sprawdzę, czy tu nic nie ma. Tam nie wydaje mi się. Nic nie idę nawet. Serio, w drzewku. W drzewku się zahaczyć. Drogę drzewko. Teraz będzie fajna zabawa. Się przyda to. Oczywiście olej, tego się nie mylę, nie? Z pamięcią u mnie. Jest wszystko w porządku. Nowy zapis, tak. Nie zaszkodzi. Nie tylko na samych autosave'ach jechać. Więc... Pam param, pam pam, dobra. Para powinien się pojawić. Jak dobrze. Dziwne mi się to, że powinien przyleść ten taki jakoś. O, właśnie, jest Marian. No i bardzo dobrze, to jesteś. Ale widzę, jakoś fajnie wyglądaliście. Spoko, jestem przyzwyczajony. Ale wiesz, że ludzie tak nie potrafią, nie? No, wziąłem, mam.
taką fajną kuleczkę. No a czy jestem koło ciebie, więc ty mi tutaj marudzisz. Nie to. To i to. Pam param pam 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 param pam pam. Tu mam iść, tak? A to poczekaj chwilę. Się rozejrzę. Lewitujące skały. I chyba mam tytuł odcinka. Nie, tam mam. F6. Tak. Siema, Mariany. Chciałem taką kulkę odstresowującą. Bym trochę pogniótł. The Freeman must excuse us. It is rude of us to commune by flux shifting in front of those whose vital inputs are impaired. Yes, we will vocalize in your auditory language as a matter of courtesy. Unless we wish to say unflattering things about you. Just so. Galanga. Galalonga. Opierdziela mi dupę. Nie ma opcji innej. Ale mi dupę robią. Co za rabale jedne. No i mam. Czy coś znajdę? Butelki nie są potrzebne mi jakoś. Tu guziczków nie ma. Ja lubię wciskać guziczki. I z tego mam doktorat? Tak. Z wciska. Momencik. Aha, dobra, dobra, spoko. Mi się coś pomieszało się mi trochę. Tak odrobinkę. Kuleczka. No, się masz. Chcesz? Masz. Tylko się nie dziś, jak wyjdziesz na zewnątrz. The Freeman honors us by his presence. Follow Freeman. Idę, idę. Marudo. Mordząca maruda. To się weźmie i podniesie. No jak quick save też jest dobry. Nie, może rzucić, to przyjdą. The Freeman will now break out his theropod and toss one into yonder pit. The Freeman has done well. O, wiem, jestem świetny w tym, nie? Wiesz, rzucanie tymi kulkami, ściskanie ich, wciskanie guziczków. Okej. Lubią cię, co? Chodźcie do tatusia. Kici, kici. A idźcie tam. Tam. Nie chcą. Apply pressure to your theropod to signal the outlines in your command to follow. Taka kulka odstresowująca, fajna. Wiem. Jestem zajebisty. And now this will not be the Freeman farewell. Another prospect lies just beyond. Remember well what you have learned here. The Eli Vance has greatest confidence in you. Ale wy wiecie, że jestem zajebisty w wciskaniu guziczków i ściskaniu kuleczek. Chodźcie. Do tatusia. Pam param pam pam pam. Chciałem takie robaczki. Tylko żeby mnie nie zjadły. To też byłoby miłe. Całkiem.
Czytanie na mojej mapie trwa dłużej niż czytanie ogólnie gry. Marian, 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 Marian. Wczytaj się, Marian. No cóż. No Janusz, o. To my sobie wezmamy. Ty za mną. Siemasz! Cztery lobaczki. One tego nie lubią. Wiecie co? Aż mi się ochota naszła na obejrzenie filmu... jak to się nazywało? Robale z podziemi? Wstrząsy, wstrząsy, tak? Niemal na pewno wstrząsy. Tak. Wy macie problemy. Au. Moje kości. No chodźcie już, tak już nie płaczcie. Krzywda wam się nie stanie. Tu chodźcie, fysujcie. A ja to wyłączę. Bo marudzicie. Nie żeby coś, ale to bym trochę kurzu robić, mi się wydaje. Więcej. To będzie tak zakurzone. Takie fajne obszary. Polno kurzu. Ale ja chciałem na dół. Czy tam jest jakiś Marian? Na pewno jest. Tam jest chyba jakieś działko nawet. Ta muzyka. Fajna. I to. Do mnie robaczki! Ja to chyba przejdę całe, korzystając tylko z zobaczków. To będzie jazda bez strzelanki. Rozwalić to. Nie chcecie, nie? Wypierdolce. Słyszę was. Będę. O tym wiedzieć musicie. No ja was słyszę. Ty tam, ja tu. Ale ja chcę zejść. No serio? Ja tu zginę na drabinie. No, nareszcie. Zjedzony? No i dobrze. Smacznego. Ale to kurczę, żeby sprawdzić. A ja chyba tu najpierw muszę iść. Tak, taki tylko punkt mamy. Sprawdź go. Tam też jakiś Marian jest. Smacznego. Ginąć, pasożyty jednego. Leniwe. Nidy. No i git. Guziczek. My lubimy guziczki. I potrafimy z nich korzystać. Wiecie, to się naprawdę... Nie każdy ma doktorat z uciskania guziczków. No i zrobienia rozpierdzielu ogólnie jako tako międzywymiarowego, ale to wiecie, nie trzeba z CV wpisywać. To, że człowiek zrobił raz jakiś tam błąd, wcisnął guziczek trochę minimalnie źle, no to wiecie. Co tam? Ja naprawdę czyniłem je za skałką. Radzi. Moje robaczki.
dole. Teraz chodzę dalej. Dobra. Zobacz go. O, tu będą. Au, 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 au. To trochę boli. Ale trochę bardziej się uciał. Ale nie strzelaj do mnie. Ratować swojego pana i władcę. Już. Nie bardzo co. Ale dobra, skoro tu będę jednak korzystał z mojej ilości amunicji, to użyję tego. Jest mocniejszy jednak. Serio? Tak sobie nie radzicie? No i dobrze. Zostawić moje robaczki! Janek, proszę cię. Nie rób mi tego. Musiałbym coś wyłączyć chyba. Chyba, że nie widzę żadnego guziczka. Trochę jak alarm byłby. Dopiero wtedy. Posuńcie się. Robaczki moje. No nie. Bierz się to moje dziecko. Nie cierpię ich. Takie upierdliwe. No i dobrze. No i dobrze. Zjem, dostaliśmy robaczki. Oj. To i to moje. Dobra, Mariany. Takie coś nie wiadomo co. Co robicie tutaj? Kolację? A coś dobrego? Czy tylko ludzina? Bo jak ludzina, to odpadam. Nie jestem Hannibal Lecter. Ale to mnie zainteresowało. Nie, ta kilka kulek, dlatego to było warto. Zdecydowanie. Do mnie, robaczki świętojańskie. Serio? Nie musisz chodzić. Tam. Do mnie, moja chodząca tarcza. Jakoś nie szkoda by było mi takich robalów. Trochę kilka robali, proszę was. Aż tak się rozmnaża. Trochę nie bardzo, co? Coś. Też trochę nie tędy. Oj, granat. O, przeżyłeś nawet. Pam param, papam, pam. Jajo mi zrobisz. Brać go. Ochrona uszu. No w sumie faktycznie przydatna rzecz. Jak tutaj, tutaj strzelają i nie trafiają, to długo strzelają, to uszy wysiadają. Wiecie te sprawy. Takie dziwne rozumowanie moje, po prostu. Mamy 50 minut już niemal. Marian, Marian, Marian. Bać ich.
Brać tych Marianów. Oj, cały z flanki. Tak, bo tutaj potrafię mnie. Bierz go. A to potraficie? Jak tak, to by było świetnie. Latająca panna Myjka. Dobra. No i git. Gdzie to radio brzmi? W tych hełmach? Posłuchaj się. Mariusz. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie, tutaj nic nie zrobię. Ten muszę iść. No, dojmy sobie ten sprint. We mnie robaczki, kochane. No, tak. Quick save. Umieć latać? Umieć latać na tyle, żeby tutaj wlecieć. Braci. Dzieba, dzieba. Dziebaj. O! Ty chujamy na paleńcu. Ogólnie wiecie o tym, że... Jeżeli... Ty tak serio? Miałeś się podrzeć! Podpali mnie zombie, jak... O tym wspominałem. Tak, wspominałem o tym już. To zacznie ten... krzyczeć. A jak zacznie krzyczeć... To... to jeżeli cofniemy jego dźwięk, to wyjdzie nam... Proszę Boże, przestań, jakoś tak to było. Wiecie co? Ja się naprawdę nie będę szczypał. Łap. Okej. Okay. Też. Naprawdę nie jest... A to było... Skądś strzelają, ale... Czy jestem taki ślepy? Aha. To dostaniesz jaja. No i git. No i upuścił. Widzicie? Dobra. Sprawdźmy to. Drabinka. My pusta, jak ta kapusta. No co, kapusta dobra jest. No chyba, że jest niedobra. To tutaj jest nie. Nie. Moje, moje. A zresztą kto słuchaj się. Pamiętam, bo was strzelał, ale teraz was lubię. Ogólnie jest tacy, nie? Tego typu rzeczy. Dać go. Ale dostał kas piłki. Tam iście. Węglik. O! Trochę mi się amunicja zakończy już. Ale to... Tego tutaj oto karabinu. Na pewności. 13. Czy to jest dobra liczba? Dla mnie? 6 minut. Nie, mi się zdaje, że nie jestem pewien, się was pytam. Czy to dla was nie jest upierdliwe, że tak ciągle gdzieś tam wrzucam? Jeszcze 1 minut do końca? Chciałbym jednak wiedzieć. No. Fajnie świeci ta kulka. Wiecie, pełna dyskrecja, nie? Dyskrecja ze sprawy.
13 sztuk amunicji. Wiecie, dla pewności. Pam param, pam pam. No dobra. Teraz musiałem się jakoś stąd wydostać. A, tędy. To spoko. Piękny headshot, co? Tylko szkoda, że moje robaczki tak trochę spadają za szybko. Jak na moje gusta. Następny piękny headshot. Piękny strzał. A on się miał spielić. O ty, Mendo. Szkoda, nie mogę przybliżyć i strzelić naraz. Przeładujmy zabaweczkę. I quick save zrobimy. Weźmiemy w takim razie strzelbę i robaczkę. Te feromony. O Jezu, snajperka mi się przyda. W sensie tak kusza. Amunicja do niej. Może znajdę gdzieś tutaj. Jak te Mariany tutaj włażą? To jest naprawdę ciekawa rzecz teraz. Chyba, że... Czy mieć lepszą celność z pistoletu strzelec. Okej. Okej. Rewolwer może robić za snajperkę. Widzicie bliska? Nie ma, że się nie chce. Można. Zawsze. Tak. Ale nie najlepszym pomysłem byłoby wykorzystanie rewolweru do tłuczenia tego. O. Ta amunicja jest spoko. Lampkę wyłączmy, bo tak ja jej oddaję na chwilę obecną. Strąciliśmy kilka małp z drzewa. Do mnie. Jesteście? Jesteście. Braci. Wszyscy razem. Co? Czy ja serio muszę być tak przystane? Ja masz przy stronę. Wszyscy macie. To tylko ty, mój robaczku. Tak się rzuca Menda, no! Okej. Okay. Rób za mną tarczę.
mogę tego długo już nie przeżyć. Oby tak my... mówię, żeby oby tu lekarstwa były, nie? Ty mendo. Okej. Okay. Się jednej pozbyliśmy. Teraz trochę za bardzo nie mogę oberwać. O, było blisko. No tak, że moja kusa trochę za blisko. Okej. Okay. Dobrze zrobiłem, że tu się zaatakowałem. W końcu mi trochę ciśnienie podniosło. No dobrze, słyszałem alarm. Teraz chciałbym tylko przeżyć i zapisać grę. No dobra. Mamy rakiety? Wykorzystajmy je. Prawda? Ja chcę tylko lekarstwa. To jest dla mnie dobra rzecz. Lekarstwa. Więc tak, dobra, mamy lekarstwa, jakoś tam żyjemy. I w sumie zostało nam tylko się pożegnać, prawda? Do następnego odcinka. Czyż nie? Czyż tak? Cóż, dzięki za obejrzenie standardowo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!